degradacja jest coraz mocniejsza. I kiedy ten budynek dostał się w ręce prywatne, to było sprawnie działające przedsiębiorstwo. Wszystko było wyremontowane w miarę jak najszybciej. Wiadomo, że to są stare rzeczy, ale wszystko działało. Byłam ostatnim dzieckiem, które się tu wychowywało i jedynym. Natomiast, więc ja byłam zawsze tak, że trzeba dziewczynka, chodziła wszędzie za rączkę i nic mi nie było wolno. Natomiast w pamięci tych dzieci starszych ode mnie, no to się dzieje różne rzeczy. Kiedy moi dziadkowie tu zamieszkali, zamieszkała także moja mama, która miała wtedy chyba 11 czy 12 lat. I moja mama na przykład bardzo radośnie wspomina to, że nie było wtedy odgrodzenia tej części administracyjnej od zakładowej, w związku z czym można się było ładnie zaprzyjaźnić ze zwierzątkami, bo ich było dużo. I moja mama zawsze opowiada, że najbardziej lubili zabawy z policjantów i złodziei i chowali, albo w kowbojów, i chowali się właśnie za tymi świnkami. Mój kuzyn z kolei, który był też trochę starszy ode mnie, pamiętał bardzo dobrze z pana, który zajmował się końmi, ponieważ od czasu do czasu pozwalał chłopakom, wówczas których było tu więcej, przejechać się na tych koniach. Oczywiście, że to strasznie śmierdziało. Ale jeszcze tu była huta, więc jak te zapachy zaczęły się zlewać przy niskim ciśnieniu, to był smród okropny, ale my, mieszkając w środku, tego w ogóle nie czuliśmy. Dopiero jak wracałam na przykład z wakacji, po jakimś dłuższym czasie, no to kurczę, śmierdzi. Ale wystarczało znowu przez chwilę być w domu i to kompletnie znikało. To oczywiście nie chciałam, żeby to wróciło w tym sensie, żeby tu znowu była rzeźnia. To absolutnie nie o to chodzi, ale szkoda tych budynków, które są przecudne w środku. One są taką... Architekt, który to robił, miał, ja zawsze twierdzę, musiał bardzo kochać ten pomysł, ponieważ zbudował wszystko od początku do końca z wszystkimi detalami. Ja zawsze opowiadam o tych koniczynkach, te takie trójliście, to się oficjalnie nazywa. Wszystko, i budynki, i na przykład wszystkie metaloplastyczne rzeczy, które były na terenie zakładu, miały ten sam motyw. Ci, którzy pamiętają tamte czasy, mówią, że nie było lepszych wyrobów niż nasze. I przed wojną, bo to była jedna z najsławniejszych w Europie rzeźni, nie tylko na terenie Polski, ona żywiła wszystkich wokół nas, także cały Śląsk powinien złożyć jej hołd. Typowe kamienice, w związku z czym, no, 3 metry, piece kaflowe, łazienka na korytarzu. No, to było dawno temu. Wanna na dwóch krzesłach postawiona w kuchni. Raz tam, co jakiś czas wyciągana, no bo przecież trzeba się pokonać. Mimo tych, jakby teraz bym powiedziała, to były uciążliwości dość duże, ale nie przeszkadzało to kompletnie niczym. Rzeźnia to był nie ten smród z zewnątrz, to był zapach ciasta, które piekła moja babcia, to był zapach prawdziwej choinki. To był dom. No,